Pod filmem dotyczącym szyfrowania ważnych danych EndTheInflu pyta: rozumiem, że zwykły szarak tego zabezpieczenia nie złamie. Tak ogólnie, kto może to obejść? Wszystko zaczyna się od hasła i próba obejścia w każdym miejscu i w każdym zaszyfrowanym, chronionym hasłami przypadku. Na początek jest zawsze zależne od tego, jak trudne i złożone hasło wybraliśmy. I tutaj mamy stronę security.org, gdzie możemy sprawdzić, jak silne jest nasze hasło. Zacznę wpisywać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jeśli wpiszę wszystkie cyfry, to moje hasło zostanie odgadnięte natychmiastowo. Wpisuję dalej. Q, W, E, R, T, E. 6 milionów lat jest potrzebne przeciętnemu komputerowi, żeby odgadnąć tak długie hasło, zakładając, że komputer, który atakuje to hasło, musi dokonywać obliczeń. Jednak istnieje coś takiego jak tęczowe tablice, czyli bazy skrótów wykorzystywanych do łamania haseł, bo gdziekolwiek byśmy nie wpisali nasze hasło, to musimy się liczyć z tym, że druga strona, czyli na przykład usługodawca usług e-mail, nieważne czy tu jest Wirtualna Polska, czy Onet, czy Gmail, czy jakkolwiek, prędzej czy później zostaną zaatakowani, ich zabezpieczenia zostaną przełamane i część danych wycieknie. I oprócz twoich danych personalnych prawdopodobnie wyciekną użyte przez ciebie hasła, w związku z czym istnieją bazy danych zawierające miliony najczęściej używanych haseł. Jak widzimy, w zeszłym roku najczęściej spotykane hasło to było 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeśli ktoś miał dość cierpliwości, żeby dociągnąć do dziewiątki, to i tak można było takie hasło odgadnąć w mniej niż sekundę. Password, czyli hasło po angielsku, odnotowano w 360 tysiącach przypadków i było atakowane ponad 3 miliony razy i tak dalej. Więc jeśli ktoś posiada dużą bazę danych zawierającą miliony różnych haseł, to porównywanie danych, czyli sprawdzanie, czy te znajdujące się w bazie pasują, jest dużo szybsze niż generowanie haseł przez komputer. No dobrze, to wróćmy do security.org i teraz zaczniemy wpisywać O-N-C-C-N-U-W-R. Taki ciąg znaków, gdyby komputer miał zaatakować, potrzebowałby około 4 lat, żeby przez to przebrnąć. Dodajmy tu jeszcze jakieś nawiasy, wykrzyknik, małpkę, przecinek i kropeczkę. To sobie skopiuję, wkleję. 3 kwadryliony lat. Dlatego warto używać dziwnych znaków, bo oprócz języka polskiego to raczej się ich na świecie nie spotyka. Znaków specjalnych, jeśli możemy i potrafimy wybrać na klawiaturze bezpośrednio. 2 decyliony lat. To już nawet nie wiem, ile tego jest. Więc długość hasła jest bardzo ważna i to, czy używamy dużych, małych liter, cyfr i znaków specjalnych, jest hiperważne. Teraz zakładam, że ilość czasu potrzebna na złamanie takiego hasła jest liczona w odniesieniu do typowego komputera. Jeśli nasze hasło ma zaatakować jakaś trzyliterowa agencja typu NSA, to oni użyją komputera. Tu jest lista 500 najszybszych superkomputerów na świecie, przynajmniej tych, o których wiemy. To oni użyją komputera, który będzie miał 8-9 tysięcy rdzeni super dużej wydajności. Ups, pomyliłem się. 8-9 milionów rdzeni super dużej wydajności. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zer z końca tej liczby, która nam tu wyszła, czyli z tych 2 decylionów lat. Decylion to jest jedynka z 60 zerami.
Jednak w Stanach Zjednoczonych decylion ma tylko 33 zera. I tu jest właśnie problem z tłumaczeniami. Oni mają mile, my mamy kilometry, oni mają cale, my mamy centymetry i wszystko się pije. W każdym razie, jakakolwiek by tam nie była liczba, te 7-8 zer z końca bym odjął, plus jeszcze z 3-4 zera przynajmniej, biorąc pod uwagę to, że pewnie stosują jakieś super tajne, super nowoczesne i nikomu nieznane algorytmy. Więc link do stronki w opisie filmu, możesz tutaj wpisać hasło podobne do tego, którego używasz, żeby sprawdzić, ile pierdyliardów lat zajęłoby złamanie tego hasła. Każde hasło notujesz na kartce. I tylko na kartce, żadnego hasła nie zapamiętujemy w pliku na komputerze i Boże broń, nie zapamiętujemy haseł na smartfonie. Tylko na papierze. Ten notatnik, w którym są zapisane hasła, jest święty i schowany. Używamy go tylko wtedy, gdy musimy wpisać hasło i najczęściej zapamiętujemy to hasło w danym programie, którego tam używamy, dlatego warto od czasu do czasu, przynajmniej raz na rok, takie hasło zmienić. Hasła nie powtarzają się nigdy, bo jeśli w jednej usłudze, w jednym miejscu wpiszemy hasło i ci po drugiej stronie go nie dopilnują i zostanie wykradzione, to drugie miejsce, w którym użyliśmy tego hasła, już też nie jest chronione. Więc każde hasło jest zanotowane na papierze, który jest schowany. Hasła nie powtarzają się. Hasła zmieniamy raz na rok, a jeśli masz hasło, którego używasz często, to użyj jakiegoś zdania całego i zamiast liter użyj znaków specjalnych. Kombinuj. Gdybym użył tego ciągu, nauczył się go na pamięć. Skopiuj, wklej. 400 quinquavigintillion years. Czyli znacznie dłużej niż według naukowców istnieje wszechświat, znacznie dłużej niż potrzeba, aby ten wszechświat przestał istnieć, narodził się nowy, przestał istnieć, narodził się kolejny i przestał istnieć. Krótko mówiąc, dobre hasło to pierwszy krok w ochronie twojego bezpieczeństwa. Jeśli tam coś chowasz ważnego i szyfrujesz, to będzie dużo łatwiej i prościej zastraszyć cię i wyciągnąć od ciebie to hasło jakimiś torturami, niż próbować przełamać takie kosmiczne zabezpieczenie z użyciem super kosztownego sprzętu komputerowego. Bo warto zauważyć, że takie komputery pobierają dużo prądu. Prąd nie jest tani, a jeśli coś pobiera 38 MW prądu, to próba złamania hasła nie dość, że będzie trwała, to też będzie kosztowała. Wracając do samego szyfrowania danych, ten filmik, który tutaj przygotowałem, wciąż jest aktualny. W opisie tego filmu znajdziesz też link do strony Securac, gdzie program VeraCrypt jest bardzo ładnie opisany w formie tekstu i obrazków oraz link do strony z programem VeraCrypt, który cały czas jest aktualizowany i cały czas jest chyba najlepszą, najbezpieczniejszą opcją na szyfrowanie danych na komputerze czy na pendrive'ie, jeśli tam ktoś chce na pendrive'ie gromadzić swoje tajne dane. Dobra, to na tą chwilę to tyle. Jeśli masz jakieś pytania, pomysł, uwagi, zostaw je w komentarzu pod filmem i mam nadzieję, że ty jeszcze wpadniesz kiedyś, więc do następnego razu. Cześć!